Wiedza, edukacja, historia, kształcenie. Minoko! Cześć, witam Cię na platformie youtube.com. Witam Cię szczególnie ciepło na kanale Puchacz, czyli najmniejszym kanale edukacyjnym w Polsce poświęconym na razie historii, ale nie wiesz jeszcze, z którym Ty, a raczej ja Ciebie, a Ty siebie zapoznajesz z różnymi pojęciami i z różnymi opowieściami na temat historii i miejmy nadzieję w przyszłości też wielu innych rzeczy, ale najpierw musimy wykończyć tą nienawidzoną już przeze mnie serię historyczną. Omae wa mou shindeiru. Nani? Jesteśmy w tym razem, jesteśmy w tym solidarnie i do końca. Jak? Pomożecie! No. Tematem dzisiejszego odcinka będzie ustrój, czy też porządek feudalny. Odpowiemy sobie na pytania, czym tak naprawdę feudalizm był, no i omówimy też pierwsze stany społeczne, które wykształtowały się już we wczesnym średniowieczu. Ten odcinek jest taki bardziej ogólny, bo nie opowiada o żadnej konkretnej rzeczy, tylko po prostu o pewnym ustroju, który towarzyszył nam przez całe tak naprawdę średniowiecze. Więc jeśli chcesz przenieść to, czego dowiesz się z dzisiejszej lekcji, na jakieś konkretne realia historyczne, no to polecam Ci bardzo gorąco oglądnięcie innych moich odcinków, gdzie będziemy rozmawiać o tym takim prawdziwym mięsie historycznym, a nie tylko tak ogólnie. Feudalizm to był po prostu sposób rządzenia państwem. Wynikał z powodów bardzo pragmatycznych i po prostu umożliwiał rządzenie tworzącym się i rozwijającym się społeczeństwem, no które w tym średniowieczu było już na tyle olbrzymie, że władza nawet skupiona w rękach jednego władcy, no nie umożliwiała po prostu świadomej kontroli nad wszystkim, co się działo w państwie. No, było tego po prostu za dużo do ogarnięcia. Więc trochę naturalnie, a trochę dlatego, że pewnym osobom, właśnie władcom się to opłacało, wykształcił się ustrój, który umożliwiał kontrolę nad wszystkim tym, co działo się w poszczególnych państwach czy cesarstwach. To jest właśnie feudalizm. Bardzo często w związku z tym systemem mamy do czynienia z pojęciem tak zwanej struktury lennej. Często jest ona przedstawiana w postaci piramidy, no i pokazuje po prostu, jakie stosunki regulują współpracę między całym społeczeństwem, które wewnątrz tej piramidy, czy wewnątrz tego stosunku lennego jest zawarte. W każdej takiej piramidzie, czy drabinie feudalnej, na samej górze będzie występować władca, suweren, suzeren, cesarz, jakiś odpowiednik tej władzy najwyższej, który ma pod sobą podmioty zależne. Władca zgodnie z tą drabiną jest najważniejszą osobą w każdym z państw, które regulowane jest właśnie stosunkiem lennym, czy też właśnie drabiną feudalną. Bardzo często, zwłaszcza w tych początkowych okresach, pełni rolę najwyższego sędziego, rozdziela ziemię, decyduje o tak naprawdę wszystkim. Do zarządzania wykorzystuje swoich wasali. Bardzo ważne pojęcie. Wasalami określamy podmioty zależne względem wyższego stopnia w drabinie feudalnej. Takimi najważniejszymi wasalami są książęta, bardzo zasłużeni rycerze, którzy mają olbrzymie wpływy, i duchowieństwo, które również w tej drabinie bardzo często jest uwzględniane jako po prostu jeden z ważniejszych graczy w tym drugim szczeblu drabiny. Pod tym drugim szczebelkiem książęco-zamożno-duchownym pojawiają się nam zwykli wasale, czyli przede wszystkim rycerze, drużyna królewska, wszyscy ci, którzy w jakiś sposób zasłużyli się lub też na późniejszym etapie rozwoju feudalizmu po prostu pochodzą z dobrych rodzin i mają majątki ziemskie. Te osoby podlegają drugiemu szczeblowi drabinki, ale w niektórych systemach podlegają też bezpośrednio do pierwszego szczebla drabinki, w zależności od tego, jakim stosunkiem reguluje się cały feudalizm, ale o tym za chwilę. Pod wasalami wywodzącymi się stricte ze stanu rycerskiego mogą być jeszcze poszczególni wasale, którzy podlegają tym wcześniej rycerzom, czyli jakieś osoby bardzo mocno zasłużone względem tych mniejszych rycerzy, którzy jednak są na tyle wpływowi, że są w stanie się swoimi na przykład posiadłościami dzielić. To już jest tak naprawdę całość, jeżeli chodzi o stosunek lenny. Stosunek lenny, czyli to, co odwołuje się przede wszystkim do nadawania ziemi i struktury własności ziemi, no i poszczególnych przywilei, czyli tej takiej regulacji prawnej. Więc bardzo ważne pytanie, kogo w tej drabinie, kogo w tym systemie brakuje? No brakuje
brakuje dwóch bardzo ważnych grup. Pierwszej, która rozwija się dopiero w tym późniejszym średniowieczu, dlatego często się ją pomija w niektórych nawet już takich podręcznikowych analizach, czyli mieszczan. Mieszczan, czyli osób, które są zależne tak naprawdę bezpośrednio do króla albo do tego drugiego szczebla drabiny, no bo na przykład wynajmują jakieś mieszkanie, no, wynajmują jakąś kamienicę w mieście, nie mają żadnej ziemi, nie mają roli, nie potrzebują żadnej siły roboczej, trudnią się jakimś tam rzemiosłem, ale dalej takie kwestie administracyjne, sądowe rozwiązują bezpośrednio urzędnicy wydelegowani do tego celu przez króla lub też przez jakieś książęta, więc mieszczanie są zależni bezpośrednio od tych górnych szczebli. No to czego na pewno nie unikają, to są podatki. Żeby ogarnąć podatki w tym stosunku lennym, no zasada jest bardzo prosta. Im niższy szczebel drabiny feudalnej, tym więcej musimy płacić, no bo mamy więcej osób do opłacenia, a tym mniej osób płaci nam. Za prawo do użytkowania ziemi, za ochronę, za opiekę, za to, że ktoś się wyżej urodził od nich, za to, że feudalizm jest bez sensu. To wszystko są powody, dla których płaciło się podatki dla osób wyższych od ciebie szczeblem. No i jeszcze drugi wielki nieobecny to są chłopi. Chłopi, którzy tak naprawdę są obecni na każdym szczeblu tej drabiny feudalnej, no tylko, że nie dlatego, że mają jakieś prawa albo ktoś im coś ma płacić, tylko dlatego, że każdy z poszczególnych szczebli wykorzystuje ich pracę do tego, żeby utrzymywać swoje posiadłości, swoje przywileje. Chłopi zasiedlają i stanowią zdecydowaną większość na przykład wsi podlegających pod tych najniższych wasali rycerskich, ale też masa chłopów podlega bezpośrednio pod króla i sprawuje opiekę nad ziemiami królewskimi. Oczywiście chłopi są najliczniejszą warstwą społeczną, ale są pozbawieni jakichkolwiek przywilejów, a jeżeli patrzymy proporcjonalnie, no to od samego początku to na nich jest to największe jarzmo, jeżeli chodzi na przykład o płacenie podatków, czy braku jakichkolwiek w sumie swobód. Nie dla śmieci, a dla pana to! Teraz warto sobie odpowiedzieć na takie ciekawe pytanie, jak wygląda stosunek lenny pomiędzy na przykład królem, a osobom z trzeciego lub czwartego szczebla takiej piramidy. No bo te osoby, zgodnie z jakby przyjętym schematem, żyją w jednym kraju, gdzie podzielają interes na przykład polityczny, więc w razie gdyby król potrzebował jakiegoś, no nie wiem, potrzebował wsparcia militarnego, to teoretycznie w interesie wszystkich szczebli powinno być, żeby królowi pomóc. Ale? To wygląda bardzo, bardzo różnie i wewnątrz tej drabiny feudalnej rozgrywa się bardzo intensywnie gra polityczna, gra interesów. No więc warto rozważyć sobie takie dwa przypadki. Pierwszy przypadek, dużo mniej spotykany w Europie, ale występujący na przykład przez większą część czasu w Anglii, to jest działanie wedle zasady, że wasal mojego wasala jest moim wasalem. Co to znaczy? Że im wyżej jesteśmy w drabinie feudalnej, tym więcej osób nam po prostu podlega i ma względem mnie zobowiązania. Jeżeli ja jestem w stanie duchownym, czyli w drugim szczeblu tej piramidy, to teoretycznie na moje zawołania, czy na moje prośby, czy też na moje jakieś nowe podatki ma obowiązek zareagować każdy, kto jest pode mną i bezpośrednio, i też jest pod osobą, która mi podlega bezpośrednio. Przykład dla takiej zasady, okej, spróbujemy. Jeżeli kupuję auto z komisu, no, nie znajdę na to przykładu. Druga odpowiedź i drugi schemat spotykany bardzo szeroko na przykład w Polsce to jest zasada, że wasal mojego wasala nie jest moim wasalem. Czyli, że jedyne co się liczy to stosunek bezpośrednio pomiędzy szczebelami w drabince feudalnej czy też w tej piramidzie. To znaczy, że ja, żyjąc sobie w Krakowie jako mieszczanin, gdybym otrzymał stan rycerski od jakiegoś tam księcia żyjącego na ziemiach polskich, dostałbym ziemię, zacząłbym jakąś tam swoją drużynę organizować i prowadzić ziemię. Nie byłbym zobowiązany prawnie do służby mojemu królowi, jedynie mojemu księciu, który mianował mnie tym swoim właśnie wasalem. Czyli król sprawujący władzę nad księciem, który nadał mi uprawnienia bycia wasalem, nie może w żaden sposób nic na mnie wymusić. Może wymusić na księciu, który wymusi potem na mnie, ale nie ma tej bezpośredniej władzy. Już widać od razu, że w tym drugim schemacie, tym bardziej popularnym, bo pozwalającym na dużo więcej nadużyć, no po prostu ta gra polityczna jest dużo bardziej intensywna. Bo jeżeli ja jako król chcę na przykład zmotywować swoich obywateli do tego, żeby stawili się na wojnę, no to muszę przekonać każdy szczebel z osobna, a nie ma tak, że mam jakby władzę absolutną i decyduję o tym, co robią wszyscy naraz. Przynajmniej w teorii.
No i to tyle, jeżeli chodzi o moją opowieść na temat feudalizmu. W tym miejscu w oryginalnym nagraniu następowało około 30 sekund mojego takiego typowego biadolenia o tym, dlaczego jest to temat uniwersalny i ważny, mimo tego, że średnio go lubię, ale niestety to się nie nagrało. Jeżeli masz pośród swoich znajomych osoby, które potencjalnie mogłyby być zainteresowane feudalizmem, czy resztą mojej twórczości, bo na przykład są wielkimi fanami feudalizmu, albo chodzą z tobą do szkoły, czy też wydaje ci się, że humor, który staram się przemycać do filmów, by im odpowiadał, to rozważ proszę udostępnienie im tego filmu albo na Facebooku, albo no nie wiem, nawet listownie możesz wziąć kartkę, napisać na niej link do mojego kanału i po prostu go wysłać, skoro będziemy za niecały miesiąc głosować korespondencyjnie, no to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy też zaczęli sobie wysyłać linki za pomocą Poczty Polskiej. Mówię o tym dlatego, że będzie to dla mnie olbrzymie wsparcie i naprawdę duża pomoc w dotarciu do nowych osób. No i dobra, co ja w ogóle... Standardowo, jeżeli wytrzymałeś lub wytrzymałaś do końca odcinka, to jest to nie lada wyczyn i bardzo ci dziękuję. Życzę ci miłego dnia, miłej nocy, miłego podwieczorku.